Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fallout 3 i tylko na samym starcie przypomnę o łapce w górze komentarza oraz subskrypcji o tym, że może się wpaść linki w opisie. My oczywiście sobie kontynuujemy historię w naszej symulacji w Falloutie. Gra w grze, tak można to określić i jesteśmy, słuchajcie, nie wiem gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, ale chyba zostało nam właśnie tutaj ostatnia droga, ostatnie zadanie, mianowicie wyczyścić tutaj pole minowe. No więc ja sobie do tego pola przeszedłem. Dobrze w sumie, że nie nagrywałem wtedy, bo zgubiłem się ze dwa razy i tu szedłem chyba z 30 minut. A droga była dość prosta, tylko po prostu poszedłem w zupełnie inne miejsce niż tutaj. I tutaj mam jakiś przełącznik, więc po prostu sobie go kliknijmy. Nie chciałem tego robić oczywiście na... Krocz do chińskiej bazy. No dobra. No więc teraz włączyliśmy to pole właśnie i chyba nas nie będzie nadupcać się elektryka i możemy robić tak zwany szturm. Ja delikatnie ciszej mówię, żeby nikogo nie obudzić. A nie mam amunicji w ogóle, no to co? Szturm z rakietnicy robimy normalnie. Okej. Radiacja. Aha, bo waluje tu bomba atomowa, dlatego radiacja? Może być tak. Chodzimy do środka, niestety mam... Jedyne co mi zostało to jedna rakieta. Ale widzę, że i tak nie mogę nic zrobić, tylko muszę popatrzeć. Generalnie wystarczająco dużo już przegraliście, nie traćcie resztki godności. Zanosiłem się na fajną zabawę. Nie, no może. No dobra. Także na niedługo zostało na tej symulacji 2 minuty. Ty, ja to nie jestem chłop? Ty, wygląda dokładnie jak ten chłop. W sumie. Dobra, w ogóle go nie słuchałem, co on zrobi. Czy mogę jakiś sprzęt wziąć skądś? Oczywiście załóżmy sobie te pancerze wygnańców. Bo są giga koksem. Dobra, i co mam robić, szefie? Aha, mam teraz dostęp do jakichś regionów. A co mamy na misji? Zadania? Dostęp się do zbrojowni, okej. Okay. Czyli właśnie tutaj mamy, tak? Iść. Wymaga klucza. Nie tu? Aktywacja terminala. Otwórz zbrojownię. Przyznamy dostęp. Jestem trochę zajęty, no dobra. T-51B mogę wziąć. Uuu. Pokaż mnie, to są chyba te sprzęty, co oni używali właśnie tam. Czy jest to OP? No... Chyba Cox. Pełn pancerza i... Pełn pancerza. No dobra, to co robimy z tym? Wyrzucamy na ziemię. Gleba, gleba. Poka. Nie no, szefowie. Trzeba coś jeszcze wrzucić. To i to. I Gucci. Mogę jeszcze tu pobrać wszystkie rzeczy sobie? Wygląda na to, że tak. Miotarz ognia. Czy ja chcę miotarz ognia? Chciałbym mieć pierwszą perspektywę najpierw. Ten karabin jest OP. Paliwo do miotacza na pewno wezmę. Ogniwa fuzyjne możemy pobrać. To właśnie do tamtej broni. Jakieś tutaj pakiety energetyczne, rakiety. Apteczki, wszystko to możemy, miny plazmowe, miecz elektryczny generała Jingwei. O kurwa, to bym chciał.
Jaki wróg na celowniku? Poczekaj. Mam tu za dużo, mam tu strasznie dużo rzeczy. Czemu ja sobie tych rzeczy nie odłożyłem, kurwa? Tylko od razu poszedłem na misję robić, ty. Ja... To jest dobre pytanie, na które sam chciałbym znać odpowiedź, czemu tak zrobiłem. Dołem sobie wszystko pozostałe, chociaż to... Dobra, wywalę działko obrotowe, nie ma czasu. O kurwa! To jest jakieś tu zdrajcy są, czy co tu się dzieje w ogóle? To jest integrator obcych. Trzeba to wszystko po tego. To bym wziął, ale to jest OP. O kurwa, jakie to jest OP. Dobra, to my chyba nic innego nie potrzebujemy niż tej broni po prostu. A czemu? O kurwa. Oni nas zdradzili, czy jak to wygląda? Bo nie rozumiem trochę, co tu się kurwa dzieje. Wydupcaj. Kurwa. Jest to dość wolna broń, niestety. A czemu ja się napierdalam z wygnańcami bractwa? Nie rozumiem trochę tego. Niestety, za wolna ta broń. Dawaj mnie tu granata plazmowego i ich wysadzimy, kurwa, szybciutko. Jeszcze któryś tam został? O kurwa. No i miodzio. Tylko czemu my się z nimi strzelamy? Świetne jest to pytanie. Ja bym chciał coś szybko strzelnego, na przykład też to, żeby mieć pod jeden i pod dwójkę. To pod jedynkę i to pod dwójkę, miodzio. Nie rozumiem, dlaczego my się z nimi strzelamy w ogóle. Kompletnie tego nie jest kumalski. Czy ja podniosłem coś, co nie powinienem podnieść i teraz wszyscy mnie napierdalają? Jakie mamy zadania w ogóle? Nic nie mamy. To koniec jakby z naszych zadań tutaj w bractwie wygnańców. No dobra. Wyrzutnie rakiet. Czy my chcemy wyrzutnie rakiet? Trochę nie mam miejsca na wyrzutnie rakiet. Ona jednak sporo waży, więc niestety, ale muszę sobie odpuścić tym razem podniesienie wyrzutni rakiet. Możliwe, że podniosłem coś, czego nie powinienem, albo coś takie, o kurwa, podniosłem hełm. Tego na pewno nie powinienem. Dobra, czyli musimy się stąd ewakuować. Rozumiem. O, normalny tutaj przerwa na chwilę. Nie, to chciałem kliknąć. Co tu się kurwa dzieje? Apteczka. Spinkę, simpaki, pojemnik z krwią, antyrat. Właściwie tak szczerze mówiąc, gdyby nie ta umiejętność od wampirów, to w ogóle bym nie mógł używać tej krwi, której mogę sobie teraz przywracać do zdrowia, o ile dobrze rozumiem. Tu się chyba coś stało złego. Czy my poznamy, czy my jeszcze kogoś spotkamy wychodząc? Możliwe, że tak. Złom możemy sprzedawać tym gulom, ale nam nie jest potrzebne nic sprzedawać, w sensie 3000 kapsli to jest aż nadto. Tam przyszliśmy, ale tamten chłop nam pomagał, w sensie bił się razem z nami, więc wątpię, że coś źle kliknąłem. Medex. Gary 23. Nie. Tylko nie Gary 23. A to była jakieś chyba to. I kurwa. B-boya mu z ręki odjebali. No, bez kitu. Normalnie ujebali mu. Ty, co za chuje. Chyba Gary 23 to się nie chciał zgodzić. Na pomoc, to sobie sami pomogli. Iblet Humpkary 23.
Czyli jak taki typical nick z jakiegoś tego, nie? Z jakiegoś Twitcha, Gary 23. Jak ktoś, kto strasznie cię triggeruje, pisząc coś na czacie. Gary 23. Nie znam chłopa. Niestety go już nie poznamy, ale... Już mnie nosi, jak tylko słyszę Gary 23. No, ktoś miał fryzurkę. Ciekawą, takie afro. Amo bierzemy, no tutaj... Tutaj nie za bardzo mogę cokolwiek brać, zresztą nie chce mi się, bo i tak mam wszystkiego nadto. Tutaj? O kurwa, ty. Nasza specjalistka, nie żyje. Marła na śmierć. No nie wiem, czy da się zemrzeć nie na śmierć. Tak jak cofam się do tyłu. A gdzie masz się cofać, kurwa? Do przodu? No tu jeszcze mogę, no właśnie. Coś mi tak, coś, ten, że gdzieś mogłem jeszcze iść. Czy napotkam tu wrogie jednostki? Czy to jest nasze? Nie strzela, więc mogę zgadywać, że nasze. Nasi. Wodę bym wziął, bo to też HP regen. Regen HP OP. Tutaj szlugi, to nie, kubek. O, naboje. Naboje bierzemy i idziemy dalej. A, chyba możemy tu skoczyć? Możemy? Możemy. A tu kolejny pewnie z Volty. O, wow. Ciekawe. Rzeczy się tu dzieją. O, odlot. Bierę. No dobra, to co? Lecimy na górę. Właśnie, nasz Haron nie żyje niestety, ale będziemy mogli sobie zresetować karmę, jeżeli będziemy tylko chcieli i będziemy mogli iść po tego wielkoluda. On się zatrzymał właśnie w tym mieście Guli, z tego co pamiętam. Przynajmniej tam mówił, że się zatrzymał w tym mieście Guli. Coś, jakieś zadanie mi wyszło? Nie. No chyba śmierć z powietrza byśmy robili misję teraz. Ooo, żeż ty. O, wow. Wiedziałem, że to będzie koks, ale że aż tak? Holy shit. Jest to petarda. Nie wiem, na co to strzela, ale widzę, że nie mam zbyt dużo amunicji niestety do tego. To akurat jest wielka szkoda. Dobra, czy ja mogę się... z tego miejsca gdzieś przenieść? Mapy? Mapa świata? Mogę? Musimy iść tutaj. Okej, okay, to jest giga daleko, to nie wiem, czy chcę robić tą misję. A poka inne, to spacer z duchami. W katedrze jakieś mam się spotkać. Jego prośbie. Poznać członków plemienia w katedrze. Taki jest plan. Tylko czy ja mam... Ja nie mam katedry na mapie zaznaczonej. No nie? No nie mam. Pokaż miejsce. Nie, chciał to i pokaż miejsce. No nie ma tego, więc no taką jedyną... Tego nie chce mi się robić. Tego też nie, mrówki. Pierdolę te mrówki. Więc robimy, spotkaj się z ten. A to będzie daleka droga. No nic, to sobie pogadamy przynajmniej. Gdzie będzie najbliżej? Tutaj chyba to jest jedyne... Najbliższe miejsce, które mam odkryte. Zabici ludzie? 300, 305. O, oni to mięso sprzedawają, ta laska właśnie. To ci łowcy chyba. Ale się kurwa wystraszyłem. Pojedynek na karabinki. I myjek. Dobra, na szczęście... A mam jeszcze tego? A nie. Mam bajożele. A, mam bajożele obcych. Bo, mam wrażenie, że wcześniej dodawało mi to więcej życia. 30 tylko daje? Może to są te nieulepszone, tak?
Możliwe, że to są te nie. A, tak, to są te niezmodyfikowane. To są te niezmodyfikowane. Dlatego tak. Ty, to można było, żeby się cofnąć, zamiast tego używać, to sobie to ponaprawiać u tego chłopa. Ale to by trzeba było to iść. Znaczy, nie, możemy się chyba szybko teleportnąć w sumie do tego, później teleport. No to zobaczę, to może nie używam tych PSL-i, bo to jednak. No nie mogę podnieść przez tego gruszału. Uuu, next level, widzowie. Ja bym szedł w broń ciężką. Idę w broń ciężką. I co tu mamy? Jakieś nowe interesujące rzeczy? Ooo, rędownik wojowny. Wykąpienie jak budować wszystkie bronie improwizowane. Dzięki profilowi pies wojny masz dostęp do wszystkich rodzajów broni improwizowanej bez jej schematów. Uuu, to nawet fajne. Schody do nieba. Czekaną zostanie na bardzo dobrą. Zajebiste. To bym wybrał. Ale może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Wac. Piroman daje ci odporności. Odporność nie wiem czy chcę. Tajemniczy nieznajomy. Chyba też nie chcę tajemniczego nieznajomego. O, owiany fartuch. Nazwę mówi sobie profil. Profil ten daje 25 odporności. Naprawdę masz obsesję na punkcie dużych spluw. Do broni ciężkiej, spoko. Mocny grzbiet. Uuu, 22 kilo nowe wyposażenie mogę? Dobra. No to bierzemy to. Bez nawet zastanowienia się chwilę. Ja potrzebuję dużo nosić, bo ja zbieraka jestem, ja chomik. Ciekawe, że gdzieś znajdziemy na przykład koło tego zbiornika wodnego, którego oczyściliśmy tam. Rośliny normalne. A może z czasem, tym dłużej gramy i więcej misji jeszcze wykonamy, tym więcej będzie się robić, na przykład. Miałoby to sens. Widzę wroga, wróg na 12. Czy to tu jest? Nie, to jest Girder's Shade. Jakaś mieścina. Dobra, co? No zaglądniemy. Pokaż mi swoje towary. Już widzę, że ktoś tu jest po prawo. No, to była krowa akurat, ale... Jest tu ktoś? Oprócz wielkiego kurwa skorpiona? Na razie widzę, że jest... Jak na dzikim zachodzie, to... Podmuch wiatru i tylko brakuje ten, żeby tu się tak toczyło, jak to się nazywa. I ten kłębek, wiecie o co chodzi. O! Proszę mnie tak nie straszyć. Sierra Petrovita is the name. Good to see a new face Petrovita. I take it you're here to check out my new Coca-Cola collection and take the tour. Już wolę raczej przydzwonić sobie w głowę jakimś tępym przedmiotem. Kolekcja New Coca-Coli? Wow. I have one of the... No. The best new Coca-Cola collection in the capital wasteland. Heck. I've won the Nuka-Cola Fan Club Collection Award for the last 10 years in a row. Istnieje fan klub Nuka-Coli? Yep, I'm the president, the recording secretary, and the treasurer. Once a year, we gather here in Girdershade to have a cook-off using Nuka-Cola and the recipe. Last year, I won with my poached roach and nuka sauce. Delicious. Ileczkę, ile członków ma ten klub? Niech zgadnę. Well, only two right now, me and Ronald. But membership is open to the public. You can join if you like. To jest Roland. Ronald? Oh, I'm sorry. I figured you met him already. He usually chats with people who enter Girdershade. He's my neighbor and my protector, as he calls it. Imagine if some nasty raider wanted to take my stuff. He'd show them a thing or two. He's such a sweetie. You should talk to him. Powiedz mi coś więcej o tym Ronaldzie. He's a darling, always watching out for me, and more importantly, keeping the collection safe. Like once, there were these raiders that came by.
There were three of them, and their leader was named, like, Lugnut or something. So they, like, kicked in Ronald's door, and he was like, blam, with his gun, and one of them got all splattered. Then the other one tried to, like, hit him all in his head with some club, and Ronald was so cool how he dodged it and shot the guy in the face. Then the Lugnut guy was in Ronald's face with the I'll kick your ass stuff, and Ronald was like, hell no, and he punched the... Sierra, proszę, rozumiem, jest twardy. Oh. Sorry. I get carried away sometimes. Well, you should definitely talk to Ronald. I bet he'd like to meet you. He's such a sweetheart. Tak, jest chyba w porządku. Wspomniałeś coś o wycieczce, czy jakoś tak? Uważam, że zwariowałeś. Chyba mam już tego... tak jest coś tam. I sure did. Want to take it now? Wycieczka. How can you resist? This stuff is so cool. Tak, oczywiście. Well, come on then. Let me show you around. But no free Nuka-Cola until the end of the tour. No dobra, a ty, ale lodówkę to ma zajebistą. Automatycznie. O, to jest ta wycieczka? No, okej. Okay. Soon drew a dedicated following, which prompted the Nuka-Cola Corporation to release many promotional items like these. Czy widzę jeden, ale no. Też mam taki. A Nuka-Cola machine such as this rare, pristine model could be found on almost every street in America. Też mam taki. Nienaruszony. Nie wiem, czy mój jest nienaruszony. Even in today's crazy world, Nuka-Cola is still the number one choice of refreshment among Armageddon survivors. As promised, here's a little pick-me-up. An ice-cold Nuka-Cola. Just look at the frost on the bottle. So cold and delicious. Pardon me. I tend to lose myself when I hold on to a Nuka-Cola. Before I get to the little proposition I have for you, let me tell you a little bit about Nuka-Cola Quantum. Well, right before the bombs fell, the good folks at Nuka-Cola developed what they hoped was an improvement on the original formula. Calling it Nuka-Cola Quantum, it was said to have twice the calories, twice the carbohydrates, twice the caffeine, and twice the taste. A więc to poszło nie tak. Well, the flavor certainly wasn't the issue. The public was just split on the unique feature of the Quantum's appearance. You see, to make it stand out on store shelves and to give it that extra kick, the formula called for a mild isotope. The effect was a drink that not only boosted your energy, but also glowed with a bright blue light. Czekaj, wspomniałeś, że jest w niej izotop taki radioaktywny? Oh, no, only ever so mildly. No ill effects were ever recorded. Well, it does have the unique property of making your pee glow. To dość niebezpieczne. Oh no, not at all. Nuka-Cola Quantum was made under the supervision of the Food and Drug Association. They would never let harmful products end up in stores. Pewność. A jaki ty masz w tym interes? Stuff. I can't get enough of it. I thought I was hooked on regular Nuka-Cola, but the Quantum beats it by a long shot. I've got to have more. Tu zapewne zaczyna się moja rola. That's right. You bring me Nuka-Cola Quantum, and I pay you. Handsomely, I might add. Pa wszystkie... For every bottle you bring me, I pay you some caps. You know, for expenses. But if you're super cool and find like enough bottles to fill my Nuka-Cola machine, 30 in all. Super tajna nagroda. Super secret cool prize. Ale to musi być konkretnie. O, przyjaciele nie mają przed sobą tajemnic. Oh, okay. Nuka granatu. Nuka grenade. The only one in the whole capital wasteland. Bring me the bottles. Jakbym miał ten perk, że mogę wszystkie bronie tworzyć, to... When they are burning alive in an effervescent explosion of cola and fruit flavors. So,
What do you say? Will you bring me the bottles? A to muszą być, kurczę, nie wiem, czy to muszą być te kwantuny. Bez same New Coca-Cola to mam. Muszę się najpierw do tego przygotować. Oj, Sierra, zdaje się, że udało ci się ubić interes. Oh, goody! I can taste the quantum already. A. Good luck to you, sweetie. No to nie mam, na pewno nie mam. 30 butelek New Coca-Cola. Nie mam. Czy w okolicy Grindershade jest jeszcze coś ciekawego? Well, to the east, there are some nasty raiders in Evergreen Mills. I'd stay away from there if I were you. Luckily, we're kind of hidden here under the old highway, so no one bothers us. Powiedz mi coś więcej o granacie. I don't know a whole lot about weapons, but I do know that it's more powerful than a regular grenade. It explodes in a huge blue flame too. How cool is that? Co wiesz o New Coca-Cola Quantum? Well, besides what I've already told you, not much. They were working on a way to prevent the glow from remaining once it passed through a person's system, but it was never perfected. I heard that the stuff they used to make it glow and give it that kick has a shelf life of over 1,000 years. Should make the bottles easier to spot. Czy takie rzeczy nie może być dobre, jeśli jest to napromieniowane? Well, I guess so. I heard that sometimes the radiation would remain in people's systems, but only in a few test cases. All you need is a little rat away, and poof, the isotope is gone. Well, the bottles are glass, just like regular Nuka-Cola, except the glass is clear. That way, the glowy stuff inside shows through. You'll know it when you see it. Co się dzieje? No właśnie, bo ja zacznę... Oh my! It's like a tidal wave of flavor washing all over. Właśnie mam tak, że zawsze jak wypiję tam Nuka-Colę, ten... Everything is clear at the same time. It's quite a rush. To mam, że... Czasem mam tak, że efekt New Coca-Cola przy Quantum przestaje działać. Nie wiem nigdy, o co chodzi. Wyglądasz na uzależnioną od tego paskudztwa. Addicted? Why would you say that? I can stop drinking it anytime I want. That's so silly to think I would get hooked on the most delicious soft drink ever devised by man. Czy masz chociaż pojęcie, gdzie mogę zacząć szukać? In fact, I do. Surprised you, didn't I? Your best bet would be to find the ruins of the DC Nuka-Cola bottling facility. Find the shipping manifests inside. With them in hand, you should have a good clue as to where the quantum was delivered. Ojejciu. While you're there, you may even be able to find some bottles of quantum. To wiesz, że rozlewni. Well, the DC facility was like their main factory just before the bombs fell. All the research they did was performed there. To może jakąś nową znajdziemy. Kozacką. They were in a test market mode, and they would have expanded production if the drink caught on. Too bad they didn't. Otherwise, quantum would be as plentiful as regular Nuka-Cola. Nie to. Oh. Muszę już iść. Dobra, czy ja mam zaznaczone to na mapie w takim razie? W sensie, bo to jest. Tam 30 butelek. Będę miał na mapie? Nie będę. To nie chce mi się robić. Może później zrobimy. Spotkaj się z Paladynem na razie. Idziemy. O. Oglądam tylko kolekcję New Coca-Coli. Ej, teraz to moja dziewczyna weź numerek. I think you better calm down and think long and hard about that. Grindershade is my town. You can't just walk in here and tell me you're taking Sierra. I'm gonna be the first one to tap into her goods, not you. You are as naive as you look. How do I put it? I'd love to do the horizontal bop with her, you know, plow her bean field. Come on, kid. Nie, w dalszym ciągu nie rozumiem. Well, let's just say that she has something I want to get a hold of. That's where you enter the picture. Czego ode mnie oczekujesz? She's asked you to find her some Nuka-Cola quantum. Heck, she asks everyone that wanders through here. What I'm proposing is you still look for the drinks, but instead of bringing it to her, you bring it to me. She'll be so impressed that I got all the Nuka-Cola for her, she'll melt in my arms like butter. I pay you the same she was going to pay, and everyone's happy.
Może zapłacisz mi podwójnie. You devious bastard. I didn't figure you were that clever. All right, double it is. Just bring me those bottles. If I have to listen to Sierra ramble on any longer, I think I'll blow my brains out. So you gonna do it or what? Nie. Well, look. Don't answer me now. Just keep it in mind. If you find some and you've had a change of heart, I'll still buy them. Oh, and I wouldn't bother running back to Sierra and warning her. She won't even understand what you're talking about. She may be a hottie, but she's a bit vacant in the smarts department. Ale mi podsunął pomysł. Nothing beats a taste. The taste that'll not... Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Did you find any quantum? Wiesz, że Rona chciał ode mnie kupić kwantum? He has. Oh, that sweetheart. I knew he'd help me. All that guy does is watch out for me all the time. Nieważne. Nie myślę, że on tylko chce ci się dobrać do spodni. That's so silly. Why would a man want to wear a pair of these filthy woman's pants? Doesn't make sense. I bet you and him cooked up that line just to make me smile. Well, mission accomplished. O kurde, jaki jestem osiedlony, ale jest, co jest? Ale że ja biały jestem tego? Biały i młody? Ty. A wymaga, a tutaj? A może sprawdzić tylko. I tak karmę później też zrezygnujemy, taki jest plan. Zamrożona Nicola. No nie chcę na razie. Pewnie nie ma po co jej okradać. Idziemy robić swoją misję, a nie jakimś tam Nicolą się zajmować. Chociaż kurwa, jaka ta gra jest rozbudowana, ja pierchruper. Patrzcie, ile to jest miejsc nieukrytych. To jest... No myślę, że 90%... Nie no, ale tak... 3/4 to jeszcze są mapy nieodkryte. Oj. Teraz mamy pewien problem. O kurwa, nawet dwa problemy. O, żartowałem. O, jeszcze ekspert z tego dostałem ja. Aż po śmierci w szoku. Dobra, git. Czy z Albinosa jest? Nie ma nic nowego. O ja pierchruper. Ty, ale że Bramin mi normalnie pomógł? A do kitu ta broń. Spoko, jak chcesz kogoś one-shotować, ale tak generalnie... Dezintegrator może obrze, a może zwykły, normalnie, kulturalnie karabin szturmowy by używać. Może karabin, kurwa, tyle broni do wyboru. A to jest broń wręcz, właśnie, to jest też super ważna broń. Nie no, jacy szefowie. A to nie jest ta broń na przykład tego chłopa, co on się zabił tam? Może i jest w sumie. Nie wiem, jak on się nazywał. Wiem, że to jest jakiegoś generała, to może właśnie jego. Skoro tutaj odkryli tą symulację, to możliwe, że tutaj znajduje się ten miecz. Tego chłopa znajdował. O! No i tak to można żyć. Obawiam się, że w tej grze w co druga lokacja może mieć jakiegoś fajnego questa. Znaczy obawiam, w sensie... Mam taki specjalny folder i ten folder nazywa się Rzeczy do zrobienia w Marzec. I tam mam...
napisane na agresery z Fallouta 3. Tylko jest problem. Właśnie. Że możliwe, że nie skończę tego w marcu. Pewnie kiedy to w ogóle jest publikowany ten odcinek, to jest jakiś... Nie wiem. Czerwiec? Coś takiego może być. Dobra, tędy nie przejdziemy. Musimy tutaj... górą jakoś. Szpon śmierci to raczej nie chciałbym... Ło kurwa, to co jest? To brzmi jak miejsce, które chciałbym zobaczyć. Dobrze idę. Już są niebezpieczne tereny. No ma trochę power ta broń. Bo mnie będzie rushować. Czekaj, po kolei, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. No jest. Możemy łapę spawnu w sumie wziąć. 45 chyba kosztuje, a waży tylko kilo. Wydaje mi się, że z finansowego punktu widzenia robienie misji i questa z tą New Column jest totalnie useless. Pomóc chłopowi nie chcę, niech sobie radzi. Nie wiem, chyba że my damy New Column, ona pomyśli, że my koksy. Ich działkiem obcych. No i miodzia. Niestety rycerz bractwa też poległ. Pewnie przeze mnie. Zapodałem mu tutaj wybuch na twarz. Czemu hełm jest tego? Kasany nie jako hełm. Dobra, coś podniosłem, o to. Obrażenie plus 15, a to i tak już jest mocarna broń, więc... Chodzimy tutaj. Nie pamiętam do końca, o co chodziło z tą misją, ale... Widzę, że i tak jej nie skończymy teraz na tym odcinku. Nawet boję się, że jeżeli będę musiał iść gdzieś tymi tunelami, to nie tylko nie skończymy jej w tym odcinku, ale nawet nie zaczniemy jej w tym odcinku. O, jednak zaczniemy. Dobra, który z kim mam gadać? Z tobą? Well, well, look who's back amongst the living. Some of us were starting to wonder if you and Sarah were going to pull through. Nie wiem, o co chodzi. Nestor Lyons powiedział, że potrzebujecie pomocy, no to jestem. Aha, enklawy. Trzeba dokończyć enklawy. Dobra, mogę ruszać. Dobra, możemy iść. Same strategy has worked just fine for the last 2 weeks. Let's get moving. Things should be underway by now. No dobra. It's been pretty standard for the last... O. O. Nie chciałem tego podnosić. Uzbrojenie. Nie, ubiór. Chyba. Hey, be more careful. Nie mów mi, co mam robić, panie nowicjuszu. Gdzie ty? On idzie? Scribes pulled information about this place day before yesterday. Some communications facility.
We're thinking if it's active, we can find out who they're talking to and get the last of the locations needed. Hakowane komputery 1. Uuu, a my tu mamy tego. O kurwa. Znowu się zaczyna. Ty, ten robot ma hapę w ogóle. A ja HP nie mam. O kurwa. Niedobrze. Tak, tak, tak. Well, well, well. Dobra, idziemy dalej. Chcę pomóc paladyna Tristana podczas szturmu. Wydawało mi się, że Tristana to dość takie żeńskie imię albo nick, powiedzmy. Kojarzy mi się głównie z grą League of Legends, no nie? Ja mam takie silne wrażenie, że nasz robot mnie rozpierdala. No, nasz robot mnie rozjebał 2 razy. Wybornie. Przynajmniej sobie po... Ty, no, ja nawet nie wiem, czy jest jakikolwiek sens na szczerze strzelania tutaj czymkolwiek. Może teraz, żeby się bronić, ale... Chyba sobie powinni poradzić, co? O kurwa. No co, ma tu leży, żeby się zmarnować? To do diabła? Oczywiście. To gdzie ja mam stać? Tutaj? Trzeci raz mnie coś wysadziło i to zgaduję, że pewnie też nasz robot, no. Aha! O właśnie, no. Tak, bo on teraz powiedział, że... Śmierć jest bardziej porządną alternatywną niż komunizm. 209 I die. Może kosmici. Czego szukamy? I don't know, I don't know. Terminals, data, anything that can help us figure out what just happened, where it came from. Unless you've got something, get inside there and get me some information. A jak mam to wejść? Need to know what the hell they do. No wyglądało na jakieś tego działko kosmiczne.
Nie, wyglądało jak z tego. Więcej oglądaliście może film. Taki cyberpunkowy Blade Runner. Tam właśnie też tak było. Czy chłop sobie chillował i... A jak mam się do środka załadować? Ktoś mi pomoże? A tutaj po prostu, tak? A, dobra. Już chcę kombinować jak zwykle. No dobra, to pakujemy się. Nie zdążyłem użyć tego mięsa. Dobra, tu coś jest? Nie ma. Tu coś jest? Tu są te chłopy do podniesienia. A zawsze tam ma... O, palec! Mogę! Wreszcie! Wreszcie jakiś palech. Paluch. Nadal nie będzie mogę niestety te palce sprzedawać. Może wcześniej. Nie no. Ja coś biję z tego? Chyba biję. Chyba coś tam z tego bije. Nie wiem, czy to oni też teraz... Ten... O, paluch znowu. O, apteczka. Dobra, idziemy. Gościu, mam miecz, kurwa, niczego się nie lękam. Nie wiem, którzy to nasi, a którzy nie. Dobra. Pociachani. O, znowu palec. Czyli ten perk miał, powiedzmy, na myśli, mówiąc, że złe postacie. Będę mógł palce odcinać. Skoro oni będą wiedzieć, że to są złe postacie i ucinałem palec? Gry komputerowe. Medic. No widzę, że enemy... O kurwa. Oddawaj to działko. Że w końcu dostanę informację, gdzie te palce sprzedawać. Bo tutaj ich sporo jest. Tutaj coś ciekawego. O! Oj! Żebym nie padł. Dobra. Tab. No spokojnie. Simpaki, pyk. To bierzemy. Laser Gatlinga też bierzemy. Niwo paluch. Czy ja dobrze w ogóle idę? W sensie, czy ja tędy miałem iść? Wydaje mi się, że nie do końca tędy miałem iść. A zaraz się okaże, że jeszcze chciałem pójść źle, a poszedłem dobrze. O, simpak. Dobra, trzeba tutaj się wczuć. Mi pomoże na dole? Idzie ekipa. Where? A, czy jest tu coś ciekawego? Karabin laserowy, nie. Ja bym... Amunicja. Dobra, oni się tam strzelają. Ktoś musi posprawdzać te poziomy. Tango spotted. Open fire.
Spojrzeliśmy sobie głęboko w oczy. O nie, ma zbugowany ten dźwięk. Poka, co to jest? Skrzynka z amunicją, ogniwo. Pytanie. O, zbieram te ogniwa, zbieram ta... a nie, to nie ten. Który chciałem? Ten. To jest pakiet energetyczny potrzebny do tego. Nie, to. Co ja robię? A trochę już się zebrało tego, na szczęście. Tym więcej, tym lepiej, bo ta broń jest totalnie broken. Sobie w ogóle oddalić monitor, bo zostaje za ty już 50 minut? No to widzowie, ale trochę zrobiliśmy, bo już się bałem, że przez cały odcinek będzie chodzone tylko do tej misji. Ostatecznie nic się nie stanie, a tutaj spotkaliśmy Spira odnośnie New Coli. Co friko, mogę tego odnowić. To odnowię. Co jest? O kurwa. Dobra, trzeba wypróbować to cacko. W miarę w porządku. Ale nie jestem największym fanem na świecie. No i tak, i co? Widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki na tym kanale są oczywiście codziennie. Tylko przypomnę jeszcze na końcu łapki w górę, jak nie zostawiłeś. Możesz wpaść na różne inne filmy. Na mój drugi kanał oraz Instagramkę na przykład. Link masz oczywiście w opisie. I właściwie to by było na tyle. Do zobaczenia, miłego dnia. Oraz miłej nocy, czy majcie się... Trzymajcie się ciepło. Cześć.